ubiegłorocznych wyborach samorządowych, w głosowaniu na prezydenta Warszawy. Wojciech Wierzejski, reprezentujący Ligę Polskich Rodzin, a więc dużą partię, partię przesiadającą w tym momencie w koalicji rządzącej, przegrał sromotnie z majorem Waldemarem Fydrychem, kandydatem formacji happeningowej Krasnoludki i Gamonie, pod tą właśnie nazwą alternatywną, kontrkulturową, zabawową Komitet Krasnoludków i Gamonii. Oficjalnie została kandydatura majora Fydrycha, zapamiętanego z lat 80. jako hepenera antykomunistycznego we Wrocławiu, zarejestrowana oficjalnie w Państwowej Komisji Wyborczej. No i w 2 latach wygrał właśnie ten alternatywny polityk, który nie znalazł dla siebie miejsca w poważnej polskiej rzeczywistości po roku 89, co może nie jest winą jego samego, może tej rzeczywistości właśnie, bo przecież na happeningi pomarańczowej alternatywy przychodziło we Wrocławiu po kilkaset osób. Przychodzili poważni działacze Solidarności NZS-u, którym wtedy już tylu ludzi nie udało się na ich poważne demonstracje nigdy ściągnąć. I to był znak pewnego odrodzenia, jednym słowem, śmiechem w komunę. Fydrych pokonał Wierzyńskiego, tak jak Le Pen pokonał Lionela Jospina, urzędującego premiera Francji 5 lat temu w prezydenckich wyborach. Lionel Jospin, jak pamiętamy, wyciągnął wnioski z tej fatalnej porażki.